Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie na mojej stronie www.koach.pl. Czy byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy miałeś jakieś marzenie, ale nie umiałeś go zrealizować? Lub zacząłeś je realizować, ale nie dokończyłeś? Lub zrealizowałeś, ale nie potrafiłbyś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego teraz się udało, a wcześniej się nie udało? Dzisiaj trochę o marzeniach. W nieśmiertelnym Facebooku napisali. Fajne zdjęcie, które krążyło długi czas wśród grona moich znajomych. Tak sobie patrzę nieraz, że rzeczy, które się podobają podobnym ludziom, którzy mają ze sobą kontakt, krążą wiele razy. I to jest zdjęcie kobiety idącej drogą, a obok niej idzie synek mały, trzyma ją za rękę, taki kilkuletni, i mówi: mamo, miałaś kiedyś marzenie? I ona odpowiada: tak, miałam. I co się z nim stało? Stoi teraz koło mnie i zadaje pytania. Ostatnio mówiłem trochę o tej podstawowej takiej zasadzie, że przez marzenia motywujemy się, ale marzenia realizujemy przez działania. I rzeczywiście słyszałem świetne powiedzenie, nie wiem kto jest autorem, ale powiedzenie jest świetne. Niektórzy ludzie śnią o sukcesie, podczas gdy inni budzą się i ciężko na niego pracują. Tak, niektórzy ludzie śnią tylko o sukcesie, podczas gdy inni budzą się i ciężko na niego pracują. A więc dzisiaj przyjrzymy się trochę działaniu, ale działanie, żeby było sensowne, musi mieć jakiś konkretny cel, najlepiej weryfikowalny. Tak. W Księdze Przypowieści Salomona mamy taki fragment, Przypowieści 16:4. Pan, chodzi o Boga, uczynił wszystko dla swoich celów. Ciekawa rzecz, że Bóg, kiedy wszystko stworzył, stworzył dla swoich celów. Oczywiście, czy to oznacza, że każdy automatycznie te cele realizuje? Nie. Człowiek jest stworzony do tego, żeby być szczęśliwym, ale wielu ludzi żyje w ten sposób, że nie jest szczęśliwym i czyli nie realizuje Boże cele. Więc to, co chcę pokazać, że cel jest bardzo ważny. Dlaczego? Ze względu na twór siatkowaty. O co chodzi? W mózgu każdego człowieka znajduje się twór siatkowaty. To jest niewielka część mózgu, wielkości mniej więcej palca, działająca w sposób podobny do centrali telefonicznej. Wszystkie informacje trafiające do mózgu trafiają do tworu siatkowatego i dopiero stamtąd są kierowane w odpowiednie części mózgu, jak również do świadomości. Ten twór siatkowaty stymuluje stan czuwania mózgu i działa trochę jak filtr. Kiedy do układu siatkowatego trafia informacja o celu, jaki sobie wyznaczyłeś, to twór ten będzie odpowiednio filtrował informacje zewnętrzne. Rośnie świadomość i czujność wobec twojego celu. Podnosi się wrażliwość na wszystkie sprawy wokół, które mogą być pomocne w realizowaniu twojego celu. Twór siatkowaty uważa się trochę za układ motywacyjny. Tak, czyli jeżeli masz jasno określony cel, i to jest bardzo ważna rzecz, to stajesz się wrażliwy na to. To jest tak, kiedy coś jest, staje się dla ciebie ważne, mówiąc inaczej, to zwracasz na to uwagę. W rząd chcesz kupić nowe auto i więc zwracasz uwagę na przejeżdżające samochody, zakładając, że wcześniej to za bardzo cię nie interesowało. Kiedy moja żona zeszła w ciążę, to wydawało mi się, że to druga kobieta, która chodzi i spaceruje ulicami miasta, jest w ciąży. Dlaczego tak mi się wydawało? Ponieważ byłem wtedy wrażliwy na to, że moja żona była w ciąży, tak? Więc w ten sposób, jeżeli coś staje się dla ciebie ważne, staje się na to wrażliwy. Dlatego napisanie celów, spisanie ich, rozmyślanie o nich sprawia, że ten twór siatkowaty zaczyna filtrować, zaczynamy większą uwagę zwracać na coś. Zaczynamy to szanować. A wszystko, co szanujemy, zaczyna w naszym życiu nabierać wartości i nasze życie zaczyna się wokół tego wszystkiego obracać. No ale dobrze, jak stworzyć sobie taki cel? Myślę, że wielu z nas słyszało o takiej metodzie. Metoda nazywa się SMART. Tak, składa się z takich 5 pytań. Tak? Cel S, czyli specyficzny musi być cel. M, mierzalny. A, ambitny. R, realny. I T, tworzony w czasie. Mówiłem już o tym, tak? Prosta rzecz. Na przykład
ktoś zaczyna sobie pisać cel, tak, i przeprowadza przez filtr tych 5 pytań. Na przykład chce więcej czasu spędzać z żoną i z dziećmi, tak? Czy to jest specyficzny, tak? Jest specyficzny. Dobrze, to drugie pytanie, czy jest mierzalny? No trudno zmierzyć, bo nie wiemy ile tego czasu, więc ktoś mówi, chcę każdego wieczoru spędzać czas od 19 do 22 z żoną i dziećmi. To jest mierzalne, tak? Ale pytanie, czy to jest realne, tak? Ambity, to tak? Chcę 2 razy w tygodniu, w takim razie ktoś precyzuje, spędzać czas od 19 do 21 z żoną i dziećmi. To jest realne, ale czy to jest zależne ode mnie? Tak, ten cel zależy wyłącznie ode mnie, ale czy on jest umieszczony w czasie? No nie zupełnie, więc trzeba sprecyzować, że te 2 razy w tygodniu to jest poniedziałek i czwartek, który spędzam od 19 do 21 z żoną i dziećmi. Czy jest rozmieszczony w czasie? Tak, tak pokrótce, ponieważ kiedyś prawie całą audycję na to nagrałem, więc nie chcę teraz powtarzać tego niepotrzebnie. Chcę tylko powiedzieć, że ta prosta metoda, możesz sobie to odsłuchać jeszcze raz, pomoże ci sprawić z ogólnego, przejdziesz do bardzo specyficznego celu. Oczywiście. I tutaj jest, ponieważ mamy różne osobowości, więc różni ludzie na to różnie reagują. Jedni mówią, o świetne, tak, wezmę się za to, a drugi mówią, a nie, życie w ramkach i tak dalej. To, czego ja nauczyłem się i sztuka zarządzania sobą w czasie, jak to się teraz mądrze mówi, tak? Kiedyś się mówiło po prostu, jak planować czas. Teraz twierdzą, że czasu nie planujesz, tylko planujesz siebie w czasie. Ale nie o słowa mi tutaj chodzi. Chodzi mi o rzeczywistość. W 1998 roku zacząłem się tym zajmować i rzeczywiście do dzisiaj umiem już to robić i to, co jest ważne. Jest kilka płaszczyzn życia, które są dla mnie ważne. Resztę, delikatnie mówiąc, olewam. Olewam, to znaczy staram się, niespecjalnie się do tego przykładając, żeby jednak o to tymi rzeczami się zajmę. Natomiast te rzeczy, które są ważne, rozmieszczam je w czasie i ich pilnuję. I to jest taka trochę improwizacja na temat. Więc jest w tym trochę planowania, ale jest też w tym dużo spontaniczności, możliwości zmiany, tak? Możliwości łączenia rzeczy, na przykład chcesz biegać, a chcesz mieć czas jeszcze na jakieś relacje z kimś, no więc biegasz na przykład z kumplem, tak? Potem macie czas przy okazji biegania, żeby pogadać trochę. No, różne rzeczy można łączyć po to, żeby osiągać jak najlepsze rezultaty, a tym rezultatem nie jest odhaczanie jakichś punktów na liście. Tym rezultatem po prostu jest satysfakcja, czyli mówiąc bardzo biologicznie, chodzi o to, żeby twój mózg wydzielił endorfiny, hormony zwiększające samopoczucie i ogólny nastrój, które dają poczucie zadowolenia i spełnienia. Odpowiadają za stany euforyczne, jak również zmniejszają uczucie bólu. Więcej bólu, mniej bólu, więcej radości. Tak, mniej bólu, więcej radości. O to chodzi. To sprawiają endorfiny. I teraz tak, masz te cele. I z celami są generalnie takie 4 rzeczy, które są problemami, tak? Może być cel za mały, a ktoś sobie wyznaczy jakiś mały cel, który zupełnie go nie realizuje. I tutaj mówiąc mały, to nie znaczy, że on musi być sam sobie mały, ale on jest dla ciebie mały, czy nieznaczący. Albo może być cel bardzo, bardzo duży, tak? Zarabiasz 2000 miesięcznie, stajesz sobie cel 15 tysięcy każdego miesiąca. Netto 15 tysięcy. Okej, jeżeli dasz sobie na to dłuższy termin, to możliwe, że tak się stanie. A jeżeli dasz sobie na to rok, jest bardzo możliwe, że tak się nie stanie. Więc za małe, za duże cele. Inna rzecz to jest, czy cele jest emocjonalne, tak? Czy budzą w nas bardzo silne emocje, czy bardzo słabe emocje. Cele, które budzą za duże emocje, za słabe emocje, też nie są dobrymi celami. Dobrymi celami są takie, że kiedy o nich myślisz, czujesz podekscytowanie, ale nie czujesz poczucia porażki, albo nie musisz być w maksymalnej euforii, żeby powiedzieć, tak, za ten cel się biorę, bo jak jesteś przy zdrowych zmysłach, to mówisz sobie, nie, to tak się nie da. Okay. Więc tak, kiedy już jasno sobie ustanowiłeś te cele, trzeba zacząć działać. Trzeba zacząć działać. Teraz to, co powiem, jest związane z tematem i z tym, jak zacząć działać. Ciekawe zdanie słyszałem w tym tygodniu, że kiedyś szanowało się ludzi wielkiego formatu, dzisiaj ludzi małego ekranu. Kiedyś szanowało się ludzi wielkiego formatu, dzisiaj ludzi małego ekranu. Zabawne i prawdziwe. Powiem tak, to nie jest kwestia telewizji, to jest kwestia tego, co jest w człowieku. Natomiast jest tak trochę, że telewizja, Facebook i różnego rodzaju media mogą sprawić, że człowiek staje się bierny
i że przeżywa życie innych osób, po prostu przeżywając te emocje w ich życiu, oglądając jakiś serial, oglądając niesamowite filmy, grając w jakieś gry. I oczywiście jest w porządku oglądać filmy, jest w porządku przeżywać emocje przy grach, jest w porządku nawet jak ktoś nie chce żyć, tylko chce przeżywać swoje emocje w świecie wirtualnym. Jest wszystko w porządku, tak? Tylko, że ta audycja jest o tym, jak działać, więc coś chcę pokazać. Chcę pokazać coś, na co się rzadko zwraca uwagę, a co uważam za jedną z istotniejszych rzeczy. Człowiek jest tak stworzony, że chce przeżywać emocje, chce żyć pełnią życia. Natomiast bardzo łatwo jest dojść do tego, kiedy już zaczniesz próbować cokolwiek robić, że kiedy zaczynasz to robić, to zamiast tej euforii czujesz tylko pot, trud, cierpienie, ból, udrękę. Oczywiście na końcu jest ten ser, na końcu labiryntu jest ser, jest nagroda, ale dla niektórych ta nagroda nie jest tak motywująca, więc wracają do przeżywania tych samych emocji, oglądając filmy, czytając gazety itd. Jeżeli to jest twój pomysł na życie, jest w porządku. Jeżeli natomiast chciałbyś uczynić coś więcej, zacząć żyć naprawdę, tak jak ja to rozumiem, życie naprawdę, czyli przeżywanie tych emocji nie w świecie wirtualnym, przeżywanie nie pięknych wzruszeń, bo ona zakochała się w nim, tylko przeżywanie prawdziwych wzruszeń, bo jesteś z osobą, która cię kocha. Nie oglądanie pięknych miejsc, ponieważ oglądam je w telewizji, ale oglądanie pięknych miejsc, ponieważ stać mnie na to, żeby tam pojechać i je oglądać. To są wszystko te rzeczy, które mają, które dla mnie kojarzą się z czymś, co mówię, żyć naprawdę. Widzisz, kiedy masz już cel, potrzebujesz sobie zrobić plan. Plan, który będzie odpowiadał na kilka ważnych pytań. Byłem kiedyś na szkoleniu i na końcu tego szkolenia, bardzo fajnego zresztą, prowadzący powiedział tak: dobrze, zamknijcie teraz oczy, a ja za chwilę sprawię, że przed waszymi oczami ukaże się wizja, co macie robić. No cóż, prowadzący prowadził przez kilka dni to szkolenie. Ludzie mieli już taką dozę zaufania do niego, że wielu zamknęło po prostu oczy. On zaczął się śmiać i mówił: nie, nie, oczywiście, że w ten sposób nie będzie. Wręcz przeciwnie, macie otworzyć oczy, wziąć kartkę, wziąć długopis i zapisać sobie kilka bardzo ważnych pytań. Pierwsze bardzo ważne pytanie w robieniu planu. Co chcę zrobić? Co konkretnie? Jaki jest mój cel? O tym już mówiłem, więc nie będę wracał. Druga rzecz to jest, jak chcę to zrobić. To jest strategia. Widzisz, o ile cel prawdopodobnie się nie zmieni, mówię prawdopodobnie, bo ktoś może dojść do wniosku, że jednak nie chce tego celu robić i to często wychodzi przy siódmym pytaniu, ale zanim dojdziemy do siódmego, zostaniemy przy drugim. Drugie pytanie, jak, mówi o strategii. Prostej strategii. Jak chcę to uczynić? Zarabiam tyle, jak chcę zarabiać więcej. Mam takie relacje i jak chcę sprawić, żeby te relacje się zmieniły. Ciekawa rzecz polega na tym, że ludzie często dłużej przygotowują się do wybrania, do kupienia nowego auta albo do kupienia nowego laptopa, niż na przykład do małżeństwa. Nieraz rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, są katolikami i mówią: a, kursy przedmałżeńskie są nudne. Ja mówię: słuchaj, możesz zawsze sobie kupić albo pożyczyć od kogoś płyty Marka Gungora Przez śmiech do lepszego małżeństwa. Genialna rzecz, jeżeli chodzi o związki. No i najczęstsza odpowiedź jest: a, pomyślę, no, może kiedyś. No to nie chodzi tak naprawdę, że kurs jest nudny. Chodzi tak naprawdę, że ktoś nie chce się przygotowywać do tego, co jest ważne. Więc jak chcesz to osiągnąć? Co konkretnie chcesz zrobić? Trzecie pytanie jest: kiedy chcesz to zrobić? To jest też ciekawe pytanie. Wiesz, to jest tak, że kiedy masz pewien określony typ osobowości, a masz, to spotykasz się z ludźmi, którzy niekoniecznie mają taki sam jak ty, ale mają taki, który pozwala tobie funkcjonować. Ponieważ takich naprawdę podstawowych jest 32 typy osobowości, więc najprawdopodobniej obracasz się w kręgu 8-10 podobnych, a mówisz sobie o tych pozostałych 22, a szczególnie tych skrajnych, zupełnie innych, to dziwacy. No więc skąd to wiem? No bo ja tam mam. Miałem, oczywiście miałem. Teraz już nie mówię dziwacy, mówię, że oni są inni i że to jest w porządku.
Tak mówię i naprawdę powoli się do tego przekonuję. Z naciskiem na powoli. Okej, ale wracamy do audycji. Trzecia rzecz. Kiedy? Kiedy to zrobić? Dla mnie było oczywiste, kiedy na przykład zaczynałem kogoś, mieć spotkanie, coachowałem kogoś i pytam się, dobrze, no to mamy już ustalony cel, tak? To zwykle zajmuje dużo czasu i to jest ważne, bo ten cel musi być motywacyjny sam siebie. Teraz tworzymy jakąś strategię i dla mnie pytanie, kiedy, wydawało się, że już teraz będą te pytania szły tak szybciutko. No więc kiedy? Kiedy będziemy to robić? Ten ktoś milczy, milczy, mówi, może w następnym miesiącu, tak pod koniec, albo w grudniu po południu. Czyli czytaj w odległej bardzo przyszłości. Ponieważ raczej ja jestem nastawiony na działanie, raczej mocno, to dla mnie zawsze było dziwne. Jak tyle czasu? Oczywiście teraz rozumiem, że ja muszę iść swoim tempem i pozwolić ludziom, żeby szli swoim tempem. Trzeba pozwolić iść człowiekowi swoim tempem. Natomiast widzę tak, jeden z moich mentorów to, co ze mną robi, zwykle mnie zatrzymuje i mówi, spokojnie, powoli, zatrzymaj się, wolniej, przemyśl. To, co ja robię z większością ludzi, mówię szybciej, 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 szybciej. Nie, niektórym oczywiście mówię też stop, wolniej, ale wielu ludzi jest takich, że potrzebuje raczej przyspieszyć swoje działania niż je opuścić. Więc mamy co, mamy jak, mamy kiedy i czwarte pytanie, gdzie? No, chodzi generalnie o lokalizację, gdzie będę, czyli na przykład pojadę na szkolenie, ale gdzie pojadę na to szkolenie? Tak? Czyli bardzo konkretna odpowiedź. Piąte pytanie jest bardzo ważne. Z kim? Kto będzie mi w tym pomagał? Oczywiście odpowiedź może brzmieć nikt. Też jest w porządku, jeżeli ci się to uda. Inna odpowiedź może brzmieć Bóg. Bóg mi pomoże. Jest też w porządku. Natomiast sugeruję to, żebyś się zastanowił, kto z ludzi ci pomoże. Nawet jeżeli jesteś Zosią Samosią, albo po prostu we wszystkim pomaga ci Bóg, to jest oczywiste, że Bóg pomaga. I jest też oczywiste, że w niektórych przypadkach, inaczej ja powiem, 50% odpowiedzi Bóg da ci bezpośrednio, kiedy się modlisz, ale drugie 50% odpowiedzi Bóg da ci przez innych ludzi. Więc jeżeli którejś z tych form nie bierzesz, to prawdopodobnie nie masz 100% odpowiedzi dla swojego życia. A taka myśl do przemyślenia. Więc z kim? Kto będzie ci w tym pomagał? Tak? Generalnie są dwie grupy. Albo jakiś przyjaciel, ktoś, z kim jesteś zaprzyjaźniony, albo ktoś, kto zawodowo się tym zajmuje. Szóste pytanie brzmi, dla kogo? Tak? Jeżeli jest to jakiś cel, to na przykład cel, chcę zarabiać, było zostaniemy przy tych 15 tysiącach miesięcznie. Dla kogo? Nie? Brzmi trochę dziwnie. Można powiedzieć, dla rodziny. Okej. Okay. Dla rodziny to znaczy dokładnie. Dla żony i dzieci. Dobrze. To znaczy, co oni z tego będą mieli. Kieszonkowe w wysokości 1500 zł. Będziesz z nimi częściej wyjeżdżał gdzieś. Wiesz, to jest też takie zamieszanie, które trochę rozumiem, kiedy człowiek się zagoni i nagle, wiesz, no teraz mam trochę taki czas, trochę szalony, bardzo szalony, no ale potem święta trochę się będzie odpoczywało, więc teraz trzeba trochę poszaleć. No ale jest trochę szalony czas taki, że wiesz, jadę teraz do Mikorzyna, potem do Płocka, potem do Warszawy, potem do Gorzowa, no i to takie jest trochę. I można się tak w tym zagonić, że w tym zagonieniu robisz to dla rodziny, jednak okazuje się, że rodzina nic z tego nie ma. Po pierwsze nie ma ciebie, a po drugie pieniądze, nawet jeżeli są, to idą na rzeczy, które nie zastąpią twojej obecności. Więc pytanie jest, dla kogo to robisz. I widzisz, siódme, ostatnie, bardzo, bardzo ważne pytanie. To bardzo, bardzo ważne pytanie. Powiem na końcu audycji, zaraz po tym, bo pomyślałem sobie, różni ludzie do mnie piszą, ostatnio dostałem takiego ciepłego, fajnego maila, ktoś napisał, że specjalnie religijny nie jestem, ale w twoich audycjach jest Biblii tyle, ile powinno być, a motywacji tyle, ile wlezie. Bardzo mi się to spodobało. Natomiast chcę tutaj odwołać się do czegoś, ponieważ wiem, że niektórzy, którzy słuchacie tych audycji, jesteście wierzącymi ludźmi i czasami macie zamieszanie, tak? To zamieszanie bierze się szczególnie z tego, że są tacy ludzie, którzy, no każdy może mówić, co mu się tam ślina na język przyniesie i często tak robi. Natomiast są ludzie, którzy są tak boscy, że aż nieludzcy, jak ich określam. I na przykład jest takie pytanie,
A, jestem chrześcijaninem, czy te wszystkie planowanie, to rzeczywiście Bóg tego chce, a czy to nie trzeba zaufać Bogu. I nawet cytuję się fragment z przypowieści Salomona 3:5. Zaufaj Panu z całego serca, nie polegaj na własnym rozumie. Chcę jasno powiedzieć, że słowo nie polegaj nie jest synonimem słowa nie używaj własnego rozumu. Oznacza używaj, używaj jak najbardziej. Jednak w tym wszystkim, jeżeli Bóg jest dla Ciebie wartością, ufaj też Jemu. I następny werset mówi, o co w tym chodzi. Pamiętaj o Nim, czyli o Bogu na wszystkich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Tu jest podwójna obietnica. On nam pomoże, a druga polega na tym, że my skrzeczymy pewne rzeczy. I to o to chodzi, tak? Żeby Jemu zaufać, ale rozumu używać, tak? Rzymian 12:12 mówi jasno i wyraźnie, tak? Paweł pisze w ogóle, jak czasami ktoś mnie pyta, no bo wiadomo, nasz protestantów jest w Polsce w granicach błędu statystycznego około 1000%, to ktoś czasami pyta, w co wy wierzycie, tam mówię, przeczytaj sobie list do Rzymian. Tam jest fajnie, tam łącznie z 11 rozdziałem, tak? Paweł tłumaczy tam jakby wyznanie wiary, od 12 mówi, co praktycznie robić. I mówi, przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, czyli mówi, używajcie rozumu, ale używajcie go według właściwych wartości. Więc nie chcę tego rozwijać wątku, tylko chcę tutaj sprowokować, jak ktoś chce bardziej, to na maila czy tam skype'owo możemy o tym pogadać. Więc planowanie jest jak najbardziej zgodne z tym, co Bóg dla ciebie zamierzył. Część odpowiedzi dla swojego życia właśnie będziesz miał przez to, że planujesz, że zastanawiasz się i że realizujesz. Więc kiedy masz już taki plan i masz w tym planie, już ty już wiesz w tym planie, tak? Wiesz już, co chcesz zrobić, wiesz już, jak chcesz zrobić, wiesz kiedy, wiesz gdzie. Tu jest bardzo ważne dla mnie, jedno z kluczowych, z kim chcesz to zrobić. Nie rób tego sam. Chyba, że jesteś Adam Słodowy. I szóste to jest dla kogo? Dla kogo? Przepraszam za Adama Słodowego, bo rozumiem, że młodsze pokolenie może nie rozumieć. Był kiedyś taki program Adama Słodowego, kiedy ja byłem dzieckiem, czyli wieki temu, który nazywał się Zrób to sam. Dobra, i teraz siódme, bardzo ważne pytanie. I zanim do tego pytania dojdziemy, chciałbym Cię zachęcić do spróbowania coachingu przez Skype. Kilka miesięcy temu rozwinęło się to u mnie jako działalność, ponieważ od czasu do czasu z kimś tam na Skype porozmawiałem, natomiast coraz częściej i coraz więcej czasu na to poświęcam i widzę naprawdę efekty, jakie przynosi to w życiu ludzi, więc zachęcam. Natomiast napisałem, powiedziałem w zasadzie chyba 2 audycje temu, tak rzuciłem, że dam pracę i dużo ludzi pisze, więc ja wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi mi o kogoś, kto będzie sprzedawał szkolenia, tak? Sprzedawał lub organizował szkolenie, na przykład ja robię jakieś szkolenie i ktoś sprzedaje je, tak? Ma jakąś prowizję z tego, albo ktoś organizuje szkolenie. Tak o to mi generalnie chodziło. Piszę dlatego, że wiele osób pisało i okazało się, że większość tych, którym odpisało, co mi chodziło, a to nie tego szuka. Więc jakby ktoś tego, to ty był zainteresowany, to daj znać. Natomiast to było to, o co mi chodziło. Tak trochę przez przemyślenia rzuciłem. Może za szybko, bo teraz jakby tutaj szkoleń mam trochę, ale w każdym razie jest to sprawa dla niektórych może ciekawa. Dobra, więc przechodzimy teraz do siódmego pytania w tym działaniu. To jest pytanie dlaczego? Dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego to jest dla ciebie ważne? To jest pytanie, z którym warto pochodzić. Są ludzie bardziej tacy introwertyczni myśliciele, może warto sobie wtedy usiąść i pomyśleć. A są ludzie bardziej ekstrawertyczni, którzy tam za dużo siedzenia to nie sprawia przyjemności, więc może w trakcie różnych rzeczy miej sobie gdzieś taką małą karteczkę albo takie przypomnienie, na przykład co 3 godziny, gdzie pojawić się jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Dlaczego to jest dla ciebie ważne? Jeżeli chodzisz z tym pytaniem, wchodzisz coraz bardziej w głąb siebie i zaczynasz coraz bardziej rozumieć swoje motywy. Widzisz, motyw, czyli powód, dla którego coś robisz, jest bardzo ważny. Ponieważ czasami można robić dobre rzeczy ze złych motywów. I to sprawia, co to sprawia? Sprawia, że nie ma tego, czego się oczekuje jako efekt. Nie ma tego, czego oczekuje się jako efekt. Okej, dobra. Na bardzo prosty przykład. Zajmuję się szkoleniami, zajmuję się coachingiem. Czasami ktoś ze mną rozmawia, mówi, to jest fajne, tak? Pewnie dlatego, że jest to moją pasją. I czasami ludzie, którzy mają podobną pasję, też się tym interesują, a czasami ludzie, którzy szukają jakiejś pasji.
myślą sobie, o, to jest fajne, widzę, że ciebie to rajcuje, to ja bym też chciał. Pytają, jaka jest kasa. Oczywiście, wiesz, staram się odpowiadać tak realnie, tak? Bo czasami jak ludzie usłyszą, tyle za dzień szkoleniowy, no tak, tylko masz firmę, więc masz też jakieś wydatki. To jest wiele innych rzeczy, to nie jest czysty zysk, tak? To jest przychód, więc staram się jakoś tam w miarę zażyłości mówić bardzo realnie, jakie to są rzeczy. No ale załóżmy, ktoś się zapala, tak? Bo kilku takich zapalańców znam. Ktoś tam się zapalił, mówi, o, to jest fajne, będę to robił i tak dalej. No tak, tylko że ten człowiek oczekuje czegoś takiego. Po pierwsze oczekuje, że jak poprowadzi pierwsze szkolenie, nawet powiedzmy za darmo zaprosi grupę znajomych i coś im powie, to ludzie będą, wow, minimum brawo, będą zachwyceni, będą wszystkim o tym opowiadać. Bardzo możliwe, że na pierwszym szkoleniu tego nie będziesz miał i również na siódmym. Druga rzecz, oczekuje, że to szybko i łatwo wygeneruje mu dużo kasy i wszyscy wszędzie będą go zapraszać. I widzisz, to są te motywy. Jeżeli szukasz w tym wszystkim satysfakcji i pieniędzy, szukasz dobrych rzeczy. Natomiast jeżeli pytanie dlaczego mówi ci, że ty szukasz tych rzeczy i kiedy tych rzeczy nie dostajesz, to jest pytanie, czy dalej warto w to brnąć i być może, jeżeli poprawi swoje umiejętności, po pierwsze, będzie coraz więcej satysfakcji i ludzie będą mówić, wow, to jest świetne. Oczywiście będą tacy, co będą mówić też inaczej. Ale chodzi nam o tych, co będą mówić, wow. I druga rzecz, będą też pieniądze. Pojawią się pieniądze. Natomiast jest pytanie, dlaczego chcesz to robić? Dlatego, że to jest to, czego ty chcesz w głębi swojego serca, czy to jest to, co widziałeś u innych i dlatego ciebie rajcuje? Ja naprawdę uważam, co jakiś czas spotykam się z ludźmi, którzy są wizjonerami, w takim zaczęli mają wizję jakiegoś biznesu, czy stworzyli biznes, czy on już trwa. Zawsze wtedy jestem bardzo ostrożny. Dlaczego? Ci ludzie są w porządku, natomiast bardzo łatwo jest zachwycić się czyjąś wizją i zacząć to robić dlatego, że ten człowiek to robi. Czyli taki przykład, który ktoś mi opowiadał, że kiedy lisy uciekają i gonią je psy. No załóżmy, że jest jeden lis, który po prostu ucieka i goni go stado psów. Po pewnym czasie, jeżeli lis jest wytrwały i szybko biegnie, to część psów zaczyna się wycofywać, a część biegnie dalej. Które się wycofują, a które biegną dalej? Biegną dalej te, które widzą lisa, wycofują się te, które biegną dlatego, że biegną inne psy. I tak samo jest w życiu. Jeżeli odkryjesz to, co rajcuje ciebie i co dla ciebie jest źródłem satysfakcji, jeżeli na pytanie dlaczego odpowiesz, bo tego chcę, bo to jest we mnie, bo to jest dla mnie ważne, to będzie cię to motywowało od środka. Jeżeli robisz coś dlatego, że inni to robią, to najprawdopodobniej prędzej czy później zrezygnujesz. Więc dobrze się przyjrzyj, dlaczego chcesz to robić. Okej, dzięki za wysłuchanie tej audycji. Pozdrawiam. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchacie kontestacji.